Tego laptopa kupiłem ponad 2 lata temu. Wtedy był to dosyć mocny sprzęt, ale nie najlepszy. Mimo to jest, cały czas jest wystarczający. Jego temperatury po prostu osiągają czasami nawet 100 stopni podczas grania, czy podczas wielu procesów. Mam w sobie RTX 2070 i procesor i7 10 generacji. Przy zwykłym przeglądaniu internetu nie jest w sumie temperatury nie są problemem, natomiast właśnie przy graniu, czy programowaniu, czy innych rzeczach te małe wiatraczki kręcą się z prędkością 5-6 tysięcy obrotów na minutę, więc no, laptop prawie odlatuje. No i pomyślałem, że to jest dobry moment, żeby zbudować swojego wymarzonego peceta. I jeśli mówię tu o wymarzonym, to są to podzespoły z najwyższej półki. I dlatego postanowiłem sobie kupić to. A co my tu mamy? Przede wszystkim mamy tutaj kartę GeForce RTX 4090 od Asusa. Mamy też procesor. Procesor i9-12-13 generacji, 13900K. Mamy też tutaj łącznie 64 GB RAM-u od G-Skilla. Dysk 1 TB od Samsunga 990 Pro. 1 TB, bo dla mnie to wystarczy, a jeśli zacznie mi brakować, to go po prostu dokupię sobie drugi jakiś dysk. Mamy też płytę główną Asus ROG Strix Z690. Są dostępne na rynku nowsze, z nowszym chipsetem Z790, natomiast ostatnio pojawiły się wiadomości na temat problemów z kontrolerem Intela, kontrolerem sieciowym, i który po prostu zrywa czasami połączenie. Połączenie jest niestabilne, dlatego zdecydowałem się na trochę starszą płytę. Co więcej, mamy to wszystko zasilane zasilaczem od Be Quiet Dark Power 12 o mocy 1200 W. Jak widać, tutaj jest też dużo żółto-czarnych pudełeczek od Corsera. To jest chłodzenie wodne. Tutaj mamy cały blok wodny do tej karty, mamy blok do procesora, kilka złączek, wiatraki o wielkości 120 oraz 140 mm, jakieś dodatkowe kontrolery do sterowania tym wszystkim, rezerwuar, dwie chłodnice, jedna o wymiarze 360 i grubości 30 mm, a druga trochę większa, większa pod względem grubości 55 mm, ale mniejsza na długości 280. To wszystko będzie zamknięte w tej oto oryginalnej, ciekawej obudowie Hyde Y60, czarno-białej. No i tak, i to wszystko. No i możemy się brać do roboty, a zaczniemy niestandardowo od rozpakowania tych dwóch chłodnic i od ich wypłukania, ponieważ chyba powinno się to robić zawsze. Jeszcze taka mała uwaga. Nie zajmuję się profesjonalnie budowaniem komputerów. W swoim życiu zbudowałem kilka zestawów, a już na pewno żadnego nie zbudowałem z chłodzeniem wodnym, custom loopem. Więc mam nadzieję, że będziecie wyrozumiali. Jeśli jakiś błąd popełnię, to piszcie w komentarzach. Może go uda mi się naprawić, ewentualnie będę wiedział na przyszłość. No, więc teraz możemy się brać do roboty. Producent zaleca tylko używanie wody destylowanej. Tak, no więc będziemy wlewali wodę do... przelejemy sobie do mniejszego pojemnika i będziemy lejkiem wlewali do tego. Potem trochę może potrząsamy, wylejemy. I tak kilka razy trzeba powtórzyć tę czynność.
Jak widać, sporo syfu wyleciało z tego radiatora. Czyli w sumie dobrze, że to zrobiliśmy. To jeszcze kilka razy i damy im wyschnąć. Zaczynamy chyba od jednej z trudniejszych rzeczy, czyli od wymiany chłodzenia w karcie graficznej na blok wodny. Trzeba to wszystko rozmontować i zmontować z blokiem wodnym. Ok, no to zaczynamy. Thank you.
Jako, że blok wodny mamy już elegancko zainstalowany, mam nadzieję, że wszystko poszło zgodnie z planem, wszystkie śrubki są podokręcane, to teraz możemy się zająć instalacją procesora i bloku wodnego na procesorze. No, to zacznijmy od samego procesorka. Dany blok wodny mamy na dwa sokety 1200, 1700 oraz jeszcze można zamontować ten blok na kartach AMD. To jest przejściówka do AMD, nie będziemy jej potrzebowali w ogóle. Mamy też braket na tylną, na tylną część płyty i jakiś przewód RGB. No to zaczniemy od przyłożenia braketu z drugiej strony. Tutaj mamy, tak jak widać, takie samoprzylepne tasiemki, żeby się to trzymało po drugiej stronie. Ok. Trochę słabe te tasiemki, ale mam nadzieję, że się uda. Trzeba je rozsunąć, żeby był to ten soket 1200, chociaż myślę, że jakby był 1700, przepraszam. Myślę, że jakby był 1200, to też nic by się nie działo. W miarę się trzyma, ale no, jak widać, te tasiemki nie są super. No dobra. Super, mamy 4 otwory na dwie. Powinien. W ten sposób jest tak jakby zamontowany zgodnie z instrukcją, ale w instrukcji też jest napisane, że można bez problemu w którą się chce stronę odwracać blok. Ja go zamontuję odwrotnie po to, żeby kawałek tędy sobie mógł sobie ładnie pójść do... Tak, właśnie. No dobra, mamy już pastę termoprzewodzącą zaaplikowaną, więc nie musimy się tym przejmować. Czyli co? Próbujemy, co? On się tutaj trochę rusza, bo mamy ten możliwość zamontowania też w AMD. Na RAM.
pojawił się mały problem, ponieważ do chłodnicy dorzucali trzy długości śrubek. Jedne dłuższe, drugie troszeczkę krótsze i trzecie najkrótsze, żeby po prostu chłodnicę do tego przymocować. Natomiast okazuje się, że mocując te wiatraki, jeśli weźmiemy tą średnią długość, to ona lekko, ledwo co wystaje. I nie może złapać niestety tego gwintu. Jest minimalnie za krótka. Natomiast ta długa, nawet jak się wkręci do końca, to jest za długa. Ale rozwiążemy ten problem, dodając kilka podkładek, takich małych, trzy sztuki podkładek i będzie w sam raz. Wentylatory mamy zamontowane, wszystko wygląda spoko, więc trzeba teraz podłączać kabelki. Te kable do doświadczeń będą potrzebne i jeden ekstra kabel do karty graficznej 12VHPWR, coś takiego. Customowy kabel też od Be Quiet. No dobra, zaczniemy to rozplątywać. Jak widzicie, zainstalowałem już blok wodny, ponieważ musiałem poprowadzić ten gruby kabel pod spodem, a tam są wiatraki dwa, więc zaraz je zamontuję. I już poukładałem te kable tutaj
Tak samo i te. Tam na dole na płycie są też już podłączone, także większość rzeczy mamy już zrobione. W takim razie zajmiemy się tutaj tymi dwoma wiatrakami. Kabelki są pod spodem puszczone. Zaraz będziemy podłączać je do kontrolerów z kursera. I tutaj jeszcze trzeba będzie przymocować rezerwuar. I będziemy mogli puszczać rurki. No to lecimy dalej. Jak widzicie, wziąłem się za składanie pompy, ponieważ jak ją tu ustawię, to muszę jeszcze gdzieś te kabelki puścić. No i się trochę problem robi z podłączeniem trzech LEDów z pompy, z karty i z drugiej pompy. Do tych Commander Core XT możemy podłączyć tak naprawdę LEDy tutaj pod port RGB. Więc mam dwa takie komandery. A trzy rzeczy. Można je tutaj łączyć za pomocą tego tak zwanego daisy chain. I tak będę musiał zrobić. Natomiast kable, te wszystkie są dosyć krótkie. Więc z tyłu budowy nie mam jak. Nie mogę, gdzie chcę przyczepić tych sterowników, bo po pierwsze nie wystarczają mi do płyty głównej, a po drugie nie wystarczają kable do sterowników. Także się trochę problemów robi. No ale mam plan, zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie. Was nie zanudzać, zajmujemy się wszystkimi kablami. Nie wygląda to najlepiej, no ale to jest chyba najgorsza część w składaniu komputera, czyli organizacja kabli. Mamy wszystko podłączone, mamy tutaj jeden sterownik od Corsera, tutaj mamy drugi sterownik. Chyba pompa jest połączona bezpośrednio z kartą graficzną przez tą złączkę Daisy Chain. I niestety, ale tutaj do tego kontrolera ledwo co wystarcza kabel od karty graficznej. Mam nadzieję, że wszystko będzie tutaj działało tak, jak jest podłączone. Tak, mamy też tutaj podłączone dwa sensory temperatury. Jeden jest tutaj wewnątrz, drugi jest tam obok kabelków. Wentylator na dole jest zamontowany. Już też przy okazji zamontowałem ten cały rezerwuar w ten oto sposób. Wymyśliłem, że ta cała pętla będzie wychodziła stąd. Będzie biegła sobie tędy. Tutaj wchodziła, wychodzimy tędy. Zwrot 180 stopni do góry, w bok i do bloku wodnego procesora. Z procesora wychodzimy do góry, biegniemy do górnego radiatora, z drugiego radiatora wychodzimy na sam dół do kolejnego radiatora i z radiatora tędy
i 180 z powrotem do rezerwuaru. Tutaj mamy też zamontowaną trójnik i zamontujemy w tym miejscu zawór kulowy, dzięki czemu będziemy mogli prawdopodobnie, mam nadzieję, spuścić bez problemu cały płyn. W większości oprócz tej oprócz bloku wodnego od karty graficznej, ale mam nadzieję, że w większości uda nam się spuścić płyn. Zobaczymy, jak to wyjdzie w praktyce. Teraz mamy już godzinę pierwszą w nocy, więc rurki będę giął jutro rano i będę wodował cały układ rano. Także do zobaczenia za chwilę. Śniło mi się, że ten drain port w tym miejscu trochę jest bez sensu, ponieważ rurka, która będzie stąd leciała, będzie zakręcona w tym, do tego portu 180 stopni. Dzięki temu woda spadnie tylko do tego poziomu, gdzie jest ta rurka. Tak mi się wydaje. Więc w sumie opróżnimy tą chłodnicę, kawałek tej chłodnicy, może kawałek tego bloku wodnego. I to wszystko. Gdyby ta rurka biegła do tego portu, to wtedy teoretycznie, tak jak mi się wydawało, powinno się wszystko tutaj opróżnić. No ale z drugiej strony w tym miejscu ten port mi jak najbardziej odpowiada. Jeśli będę miał problemy z opróżnieniem układu, to pomogę sobie jakąś sprężareczką czy czymś takim i po prostu wydmucham tą wodę. I ewentualnie wtedy przeniosę ten drain port stąd, na przykład tutaj, albo no pewnie tutaj. Także zaczynamy giąć rurki. Tutaj mamy rureczki, których jest, to są czyste, przezroczyste rurki. Jest ich 3 sztuki, każda po metrze długości. Średnica to 14 mm. I do gięcia rurek będziemy potrzebowali po pierwsze tego zestawu, który kupiłem od Corsera, który już widzieliście. Tak. A po drugie będziemy potrzebowali takiej opalarki, grzewnicy, nie pamiętam jak to się dokładnie nazywa. Taki Hidgeon, tak zwany. Tak, no to bierzemy się do pracy. Zaczniemy być może właśnie od tej rurki tutaj, żeby przymocować rezerwuar w jednym konkretnym miejscu, a potem będziemy szli dalej, może tutaj, stąd tutaj i tak dalej, i tak dalej. Także do roboty. Jak mogliście zauważyć, miałem problem z wyciągnięciem tej gumy z tego dosyć ciężkiego gięcia, no bo mimo wszystko jak ciągnąłem w tą stronę, no to tutaj się pojawiały naprężenia i no guma nie chciała wyjść, natomiast po prostu wlałem trochę wody destylowanej, dzięki czemu podczas obkręcania tej gumy ta woda się tam dostała ładnie, odkleiła gumę od tu było chyba najgorsze miejsce od tego miejsca i udało się ją wyciągnąć. Jeszcze rurka jest trochę mokra, ale to nic. I tak finalnie będzie pukana. Jak ją będziemy cieli, to tam będą jakieś drobne drobinki tego plastiku.
Udało się to wciągnąć. Gięcie wyszło całkiem, jak na pierwsze gięcie, wyszło całkiem ładnie. Minimalnie może w tym miejscu nie ma idealnego zaokrąglenia, jest tylko taki, powiedzmy, mały kąt się stworzył, że tak powiem. Ale mimo wszystko to jest, nie rzuca się to bardzo w oczy, więc powinno być ok. Dobra, teraz będziemy robić drugie gięcie. Ta rurka będzie mniej więcej w tym miejscu. Będzie szła na dół, więc musimy mniej więcej odznaczyć miejsce i robimy 90 stopni. No tak, tutaj będzie trochę ciężko, ponieważ musimy już uciąć teraz rurkę, no bo przecież nie włożymy wężyka tam, tam głęboko do tej rurki. Więc musimy ją uciąć tak, żeby wystarczyło tutaj. No dobra, czyli sobie zmierzę teraz tą rurkę. Utnę trochę więcej i będziemy robić gięcie. No dobra, wymierzyłem sobie rurkę. Uciąłem ją na dworze, żeby tutaj nie brudzić. Wymierzyłem mniej więcej, w którym miejscu powinno być kolejne gięcie 90 stopni. To ma być w tym miejscu. Mam nadzieję, że uda się to zrobić bez problemów, ponieważ to jest chyba, no, chyba drugi pod względem trudności element. Ten będzie tu chyba najcięższy. Najwięcej gięć tutaj będzie i to trzeba spasować ładnie. No, więc mam nadzieję, że się uda. No, ale dobra. No to grzejemy ten kawałek i go wyginamy. Dobra. Dobra, udało się to wyciągnąć, problemów w sumie nie było, może tylko na początku, ale lekko rurka przystygła, obkręciłem parę razy gumę i bez problemu to wyszło. No więc pierwsza rurka tak naprawdę jest już wygięta, trzeba tylko dociąć w tym miejscu i w tym miejscu, ale jak już przyłożymy, nawet w tym miejscu, to możemy zobaczyć, że całkiem fajnie to wyszło. Może jest troszeczkę za wysoka, mogłaby być trochę krótszy ten kawałek. No ale niestety ciężko jest to wymierzyć. No ale szczerze mówiąc jestem zadowolony. No, nie spodziewałem się, że to tak łatwo i w miarę szybko pójdzie. No dobra, czyli sobie teraz utnę ten kawałek na odpowiednią długość. Mam nadzieję, że nie za krótki. A potem utnę ten kawałek i będzie pierwsza rurka gotowa. Jak widzicie, udało się idealnie dopasować tą rurkę. Jest w sam raz. Na długość tutaj jest zachowany pion. Tak w ogóle to nie chcę właśnie, żeby były jakieś skosy, czy właśnie albo w tą stronę, albo w tą stronę i tak dalej. Dlatego chcę po prostu, żeby był zawsze pion, poziom i tyle. Więc ta rurka, no jak dla mnie, wyszła świetnie. Więc bierzemy się za kolejną. Jeszcze pewnie o to najpierw przykręcę, ten rezerwuar, żeby już się nie ruszał, żeby był cały czas w tym samym miejscu. No i dalej co? Myślę, że albo stąd, albo to tutaj. No, powoli do przodu damy radę. Ok, no to lecimy. Nareszcie udało mi się skończyć wyginanie wszystkich rurek. Nawet mam jedną ekstra, można powiedzieć, bo tą rurkę, którą próbowałem w ten sposób wygiąć, no prawie mi się udało, to była chyba najtrudniejsza rurka w tym miejscu, no minimalnie to źle się wygięło, widać tutaj, że ten wężyk w środku był,
tym jednym miejscu, a że to będzie właśnie z przodu, to postanowiłem, że zostało mi pół metra rurki, to wygiąłem trochę w inny sposób, mianowicie w ten sposób. Reszta się udało, nawet mamy mały kawałeczek tutaj do tego drainportu. Wszystko powinno być dobrze spasowane, więc trzeba wszystko mocować, dokręcać, no i będziemy powoli zalewali. Miałem największy problem, żeby przykręcić, ponieważ rurka jest tak wygięta idealnie tam, nawet nie idealnie, ale tak na styk tutaj dochodzi. Mam nadzieję, że nic tu nie będzie ciekło, no ale zaraz się wszystko okaże. Myślę, że możemy odłączać kabelki jak ten czy od zasilacza. No i trzeba będzie napełniać i uruchamiać. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Ok, wszystko podłączone, kabelki są odłączone, tutaj od grafiki, od zasilacza. W zasilaczu też są odłączone od płyty głównej tutaj. Jedyne, co jest podłączone, to kontrolery od Corsera, bo do kontrolerów jest podpięty pompa, więc żeby chodziła, no to musi być podpięte. Ok, to nam się przyda na wszelki wypadek. Trzeba wszystko tutaj powyścierać. No dobra, chyba tyle. Wszystko mamy mniej więcej pokryte, chyba tak. Mamy tutaj taką buteleczkę od Corsera, którą wykorzystamy. I coolant. Śmierdzi jak jakiś tani płyn do spryskiwaczy do samochodu. No dobra, na tą chwilę to tyle. Tutaj na razie z tego nic nie cieknie, z tych dwóch też nie. Tam z tyłu też nie widać. Więc no, trzeba go włączyć, niech pompa trochę popchnie. Mam nadzieję, że się uda. Zasilacz wyłączony. Zasilanie wpięte. Uwaga. O! Coś działa. Dobra. Nawet coś działa. Co to było za przyczyna. W instrukcji było napisane, żeby odłączyć kontroler obrotów pompy od tego całego huba Corsera, żeby ona chodziła z maksymalnymi obrotami, czyli podpięte jest tylko zasilanie. No i faktycznie widać, że to woda płynie. Dolejemy jeszcze trochę, żeby był już pełny obwód.
No łącznie zużyliśmy jakieś... Chyba to butelka? Druga? Trzecia? Trzecia chyba. No powiedzmy, że z 750 ml. Nie pamiętam, która butelka. Tutaj widać, jak bardzo tam woda zakręca na bloku procesora. Więc trochę poruszajmy tym układem, niech się on... Może trochę uda się go odpowietrzyć. No i trzeba będzie go zostawić na pewnie parę godzin. Jakiś czas na pewno, żeby... Czyżby to ściekło? Taki dźwięk był, jakby to ściekło. Nie wiem, czy to w chłodnicy, czy może jednak gdzieś tu wycieka. No chyba jednak chłodnica. No dobra, te wszystkie bąbelki powinny zniknąć za jakiś czas, także musimy go zostawić i niech sobie chodzi. No ja tymczasem zajmę się miejscem, w którym komputer będzie stał. Muszę sobie przygotować biurko. No i będę obserwował, czy gdzieś są jakieś wycieki. Ja już parę dni spędziłem z tym komputerem i ogólnie jestem zadowolony. Wszystko się udało podłączyć. Oprogramowanie IQ od Corsara działa no, dobrze. Jednak nie było się bez problemów. Takie przy składaniu były na przykład za krótkie śrubki, ciężko było gdzieś się dostać, ale to już... Czy nawet rurka się gdzieś tam źle wygięła, ale to był tylko pierwszy raz, więc myślę, że i tak było całkiem w porządku. Kilka problemów, które jeszcze zauważyłem, to tutaj widać, że na rezerwuarze się pojawia para wodna, skroplona woda no, w górnej części. Podobno to jest normalne i jestem w stanie to zrozumieć, ponieważ tutaj jest 20 kilka stopni, a coolant, tutaj możemy sobie podejrzeć, coolant ma teraz 37 stopni, bo sobie gdzieś ten grałem trochę na komputerze w tym momencie, więc jest trochę wyższa temperatura, natomiast w trakcie normalnej pracy, przeglądania internetu lub po prostu w spoczynku temperatura procesora to jest około 40, max 50 stopni. Natomiast temperatura karty graficznej to jest 30-33 stopnie. Tak się to utrzymuje. Podczas grania w wymagające gry, na przykład grałem w Cyberpunka, gdzie wszystko miałem ustawione na ultra, miałem wtedy 200 FPS-ów i karta graficzna była chyba 50 czy 60 stopni, natomiast procesor. Tutaj jestem bardziej zaskoczony, ponieważ procesor początkowo na tej płycie, ta płyta główna nie miała ustawionego jakiegoś ogranicznika czy czegoś takiego i dawała maksymalną moc na procesor, dzięki czemu on chodził no, maksymalną mocą, tak, więc jego temperatury to były 90, nawet 100 stopni. I no to mnie zaskoczyło. Myślałem, że będzie około 60-70. Jednak po chyba zablokowaniu czy odblokowaniu jakiejś pewnej opcji w BIOSie, już nie pamiętam dokładnie jak, bo to chwilę temu robiłem. Ta moc jest trochę ograniczona i te temperatury podczas grania, podczas obciążenia to jest 80 stopni, myślę, że maksymalnie. Gry w jakieś mniej wymagające gry 70-60 stopni. Czasami podczas spoczynku skacze ta temperatura do 60 stopni. Jednak wszystko wydaje się być dobrze podłączone. No i poza tym no, to jest i9 13900, więc no, ona jednak potrzebuje... No, to jest porządny sprzęt, więc ma prawo się grzać, prawda?
Tak. No więc chyba zostało mi tylko jedno, co jest chyba jednym z ulubionych rzeczy podczas składania sprzętów, czyli zerwanie tej folii tutaj. No i dalej to po prostu rozkoszowanie się sprzętem. Okej. Okay. Przyznam, że bez folii się prezentuje jeszcze lepiej. Jest normalnie mega. Ta obudowa mega mi się podoba, ale co prawda popełniłem mały błąd, bo myślałem, że to jest jedyna z oferty białych obudów firmy Hyde. Jak się okazało, ona się nazywa Snow, ale jest jeszcze. Ona się nazywa White, ale jest jeszcze coś takiego jak Snow White i ona ma całkiem białe, całe białe wnętrze. I taka mi się bardziej podobała, tym. Komplecie, natomiast mimo wszystko i tak jest mega. No dobra, wszystko gotowe, pozostaje mi tylko cieszyć się z nowego sprzętu. Mam nadzieję, że Wam również się podoba, tak samo jak mi. Jeśli filmik się Wam podobał, to też zostawcie lajka, dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym całym setupie. Jak będę planował kolejne modyfikacje, chociażby tutaj ten ekran w tym miejscu, gdzie możemy sobie wyświetlać tak zwany sensor panel, czyli temperatury, obroty wiatraków, czy coś takiego. Być może uda mi się to za jakiś czas zrobić, jeśli nie, to być może nagram inny materiał, chociażby na temat samego setupu lub coś innego ciekawego. A tym samym Wam dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w przyszłości. Hej! Give it to me.